co powinna zawierać dobra, naprawdę dobra umowa z wykonawcą, jakich zapisów w umowie się wystrzegać. Dzisiaj konkretny film, przeznaczony głównie dla osób, które planują budowę domu i chcą podpisać umowę na cały budynek, albo doprowadzić budynek do stanu surowego otwartego, ale nawet jeżeli planujesz podpisać umowę z gazownikiem lub hydraulikiem, to także w tym filmie znajdziesz coś dla siebie. Zapraszam do oglądania. Przez 20 lat prowadzenia różnych przedsięwzięć podpisałem, myślę, spokojnie ponad 1000 umów, a od kiedy pomagam Wam w spełnianiu marzeń o własnym domu, przeanalizowałem setki umów z projektantami, kierownikami budów, ale głównie z wykonawcami o różnych profesjach. Przez te lata nauczyłem się kilku rzeczy. Przede wszystkim, numer jeden, to jest to, że to, czego nie ma w umowie, nie ma znaczenia. Druga strona zawsze może się wszystkiego wypiąć i no, jakby nie udowodnimy, kto miał rację. Właściwie nawet tylko dlatego, umowy warto podpisywać. Po drugie, nie wolno podpisywać umów bez czytania. Poza tym umowa powinna być dla Ciebie w pełni zrozumiała. Wszystkie niejasne zapisy powinny zostać wyjaśnione lub przeformułowane w taki sposób, aby nie budziły wątpliwości. Po trzecie, każdą umowę można negocjować, a jeżeli umowa zawiera dla Ciebie niekorzystne zapisy, to wręcz należy ją negocjować. Często firmy stawiające budynki od A do Z dają do podpisania umowy na 20-30 stron A4 i mówią, że musisz to podpisać, bo nad tą umową pracował ich sztab prawników i w ogóle nic nie można z tym zrobić, ale to nie jest prawda. Każdą umowę można negocjować. Ja się jeszcze nie spotkałem z umową, do której nie miałem zastrzeżeń i nie spotkałem też się z firmą, która stawała okoniem, mówiąc, że nic się nie da zrobić. Nie, jeżeli postawi sprawę jasną, że albo zmieniamy zapisy w umowie, albo rezygnujesz z usługi, firmy zazwyczaj przychylają się do tego, aby z danych zapisów, które są dla Ciebie niekorzystne, zrezygnować. Po czwarte, jeżeli umowa jest niekorzystna, a druga strona nie chce zmienić zapisów, które w niej figurują, to po prostu wycofaj się z tej umowy. Czasami jest to oczywiście trudne, każdy chce wybudować dom jak najszybciej, ale lepiej się wycofać, znaleźć inną firmę, niż podpisywać umowę, która po prostu jest dla Ciebie szkodliwa. Po piąte, pamiętaj, że jesteś klientem i to bardzo dobrym klientem, który ma do wydania kilkaset tysięcy złotych. Wiemy, że rynek budowlany często bywa spaczony, ale tym bardziej szanuj swoje pieniądze i szukaj firm, które potraktują Cię z szacunkiem. Unikaj firm, które postawią Twój dom bez żadnej w ogóle umowy, bez faktury, bez żadnej gwarancji, bo po prostu nie stać się na to, aby budować dom w taki sposób. A teraz konkrety, co powinna zawierać dobra umowa. Po pierwsze, zakres prac. Upewnij się, że obie strony tak samo rozumieją zakres prac objętych umową. Najczęściej nieporozumienia dotyczą wytyczenia budynku, zdjęcia humusu, zakupu i transportu kruszywa do zasypu fundamentów, ponoszenia kosztów transportu materiałów budowlanych, kosztu pompy do betonu, stempli, wykonania podjazdu do garażu, wykonania drenażu, wykonania wejścia do domu i wykonania tarasu. Upewnij się, że obie strony tak samo rozumieją zakres prac i upewnij się, że ten zakres prac jest wpisany do umowy. Ten zakres prac warto ustalić niezależnie od tego, z kim podpisujesz umowę. Nawet jeżeli podpisujesz umowę z elektrykiem, to wpisz do umowy, ile jest do zrobienia punktów elektrycznych, napisz w ogóle, co to jest punkt elektryczny, bo są czasami różne definicje, opisz, że do zrobienia jest rozdzielnica i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli rozmawiasz na przykład z malarzem, ustal, że w ramach jego pracy jest gruntowanie i na przykład podwójne pomalowanie wszystkich pomieszczeń. Termin realizacji, ustal termin rozpoczęcia i zakończenia prac, ustal także przy jakich warunkach te terminy mogą zostać przekroczone. W umowie powinien znajdować się konkretny zapis, na przykład wystąpienie intensywnych opadów atmosferycznych uniemożliwiających prowadzenie robót trwających dłużej niż tyle a tyle kolejnych dni lub obniżenia temperatury na poziomie gruntu poniżej jakiejś temperatury w przypadku, gdy obniżenie wystąpi w okresie realizacji prac, których technologia wymaga wyższej temperatury. Twoje obowiązki, czyli obowiązki zamawiającego. W umowie powinno być wpisane wszystko to, co ustaliłeś z wykonawcą ustnie. Na przykład zapewnienie możliwości zaopatrzenia realizowanej budowy w energię elektryczną lub pokrycie kosztów działania agregatu, lub zapewnienie możliwości zaopatrzenia realizowanej budowy w wodę z sieci lub pokrycie kosztów dowozu i poboru wody. Obowiązki wykonawcy. Przykłady. Wyposażenie zaplecza terenu budowy zgodnie z potrzebami prowadzonych prac,
zorganizowanie placów składowych, ogrodzenia tymczasowego, utrzymanie terenu budowy w czystości i porządku, zapewnienie magazynków oraz toalet. Inny zapis: usunięcie z terenu budowy wszelkich zbędnych przedmiotów, narzędzi po zakończeniu prac oraz pozostawienia terenu budowy w stanie nadającym się do użytkowania. Wynagrodzenie: upewnij się, że podana kwota jest kwotą brutto, zgodnie z ustaleniami. Przy okazji unikaj rozliczeń za metry kwadratowe, metry bieżące, punkty elektryczne i tak dalej, ponieważ każdy wykonawca liczy po swojemu. Przykład: niektóre firmy wykonujące tynki zewnętrzne do powierzchni elewacji wliczają także okna i bramę garażową. Inni pomijają otwory większe niż 4 metry kwadratowe. Niektórzy mierzą elewację przed wykonaniem ocieplenia, a inni po, a przecież powierzchnia z ociepleniem jest większa. Wszystkie firmy mogą mieć tę samą stawkę za wykonanie metra kwadratowego elewacji, ale ich ostateczne ceny mogą się różnić o setki złotych. Ubezpieczenie. Wykonawca powinien mieć ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej. Dowiedz się, jakie to ubezpieczenie i na jaką ono opiewa kwotę. No, kwota powinna być wystarczająca. No, przykład, jeżeli wykonawca buduje dom od A do Z za kilkaset tysięcy złotych, a ma ubezpieczenie na 50 tysięcy złotych, no to wiemy, że to jest kwota po prostu no, śmiesznie niska, ponieważ no, nie daj Boże zdarzy się katastrofa budowlana i naprawienie skutków tej katastrofy może być wielokrotnie wyższe. Kara umowna za przekroczenie terminu realizacji. No niestety wykonawcy potrzebują mieć jakąś motywację, żeby skończyć pracę w terminie. Oczywiście rzetelny wykonawca skończy pracę wcześniej, natomiast nierzetelny bardzo często będzie pracę opóźniał, choćby dlatego, że ma innego klienta, który mu lepiej płaci. W związku z tym kara umowna motywuje wykonawcę i dlatego nie może być zbyt niska. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że najczęściej we wzorach umów, które ja widzę, które ja dostaję od moich czytelników czy też kursantów, nie ma albo w ogóle paragrafu karach umownych, albo te kary umowne są żenująco niskie. Rekordowo niska kara umowna, którą widziałem, wynosiła 0,01% za każdy tydzień opóźnienia. To oznacza, że nawet jeżeli byś podpisał umowę z wykonawcą na 1 000 000 zł, to każdy dzień opóźnienia będzie wykonawcę kosztował jakieś kilkanaście złotych, więc no, jakąś strasznie śmieszną sumkę. No, takiemu wykonawcy na pewno nie będzie się nawet opłacało często skończyć pracę w terminie. Najczęściej stosuje się karę umowną od 0,5 do 2%. Oczywiście warto wynegocjować jak najwyższą karę umowną, że ten wykonawca nie powinien mieć z tym problemu. Zasady odstąpienia od umowy. Umowę pisze się na złe czasy, więc warto się zastanowić, co takiego złego może się wydarzyć. No, przykładowo, wykonawca nie pojawił się na budowie, jeden dzień, drugi, jeden tydzień, drugi tydzień, no i w sumie mamy pewność, że nawet jeżeli teraz się zjawi, to i tak nie ma szans, żeby skończył pracę w terminie. Chcemy oczywiście odstąpić od umowy, ale pytanie jest, no ile wykonawca nam zapłaci. No i właśnie takie zasady powinny być opisane w umowie. Zabezpieczenie przed wzrostem cen. Wykonawcy się przed tym zabezpieczają i nic dziwnego, ponieważ w ostatnich miesiącach ceny materiałów rosły jak szalone. Natomiast umowa powinna precyzować, w jaki sposób zostanie stwierdzone, że cena materiałów wzrosła i o ile. Najczęściej widzę ogólnikowe zapisy, a to jest po prostu niewystarczające. Poza tym powinno być to wszystko symetrycznie, czyli w umowie powinien być ten zapis, że jeżeli ceny materiałów spadną, to oczywiście no, odpowiednio mniej za nie zapłacisz. Co jeszcze warto zawrzeć w umowie? Po pierwsze, warto wpisać, że wykonawca zapoznał się ze stanem budynku i nie wnosi do tego stanu zastrzeżeń. Dzięki temu unikniesz dziwnych rozmów podczas rozliczenia, że na przykład no, ściana była za krzywa, trzeba było ją wyrównać, no i należy się dodatkowe wynagrodzenie. Jeżeli podpisujesz umowę na stan surowy lub po prostu na budowę domu od A do Z, no to wykonawca powinien stwierdzić, że zapoznał się ze stanem działki i też nie wnosi do tego stanu zastrzeżeń. Jeżeli na działce są jakieś rzeczy typu studnia, szambo, cokolwiek, warto też to wpisać w umowie, żeby potem nie było, że ktoś, no cóż, no coś, ktoś coś sobie przywłaszczył. Dwa, dołącz do umowy załączniki, takie jak projekt budowlany, harmonogram prac lub jakieś rysunki, które precyzują zakres prac wykonawcy. Po trzecie, warto dołączyć kopię wypisu działalności gospodarczej wykonawcy lub aktualny wypis z KRS. Pewną opcją jest także dołączenie zaświadczenia o niezaleganiu z Urzędu Skarbowego lub ZUS-u. Rzadko się z tym spotykam, ale no jeżeli podpisujesz umowę na przykład na dom prefabrykowany i masz zapłacić jakieś naprawdę bardzo duże pieniądze, no to warto wiedzieć, że firma jest rzeczywiście wypłacalna i nie ma żadnych długów. Upewnij się także, że umowę podpisuje uprawniona do tego osoba. To jest bardzo
ważne, szczególnie w przypadku bardzo dużych firm, gdzie ta odpowiedzialność trochę się rozmywa. Upewnij się, że osoba, z którą rozmawiasz, ma prawo do reprezentowania spółki i podpisywania umów w jej imieniu. Wskazówka: generalny wykonawca zawsze daje swój wzór umowy do podpisania, ale zawsze patrz na ten wzór umowy krytycznie. Nigdy nie zgadza się na zapisy, które są dla ciebie niejednoznaczne, nieczytelne lub po prostu są dla ciebie krzywdzące. Jeżeli masz jakiekolwiek wątpliwości natury prawnej, to skontaktuj się z prawnikiem, bo koszt takiego prawnika jest tak naprawdę niczym w stosunku do kosztu całego domu. Jeżeli potrzebujesz więcej pomocy związanej z przygotowaniem do budowy, zapraszam na nową stronę jaksiewybudować.pl. Poprawiłem stronę, jest trochę bardziej czytelna. Myślę, że znajdziesz coś dla siebie. Pozdrawiam, Sławek Zając.